Sławomir Duba, po udanej, myślę, jubileuszowej DSF Challenge 20 naprawdę no ta rozpiska zapowiada się świetnie przed i pytanie, czy spełniła oczekiwania w trakcie. Tak, dzień dobry Państwu w ogóle, witam serdecznie. Spełniła oczekiwania w trakcie. Wszystkie walki były super, nie mam do żadnej walki już tutaj uwag czy zastrzeżeń. Generalnie jednej walki mi zabrakło, Kornela Kornelowa z Chronem, no niestety. Tomasz zawiedziony, ale cóż, infekcja żołądkowa, która panuje w tej chwili w Rosji, przyjechała razem tutaj z Kornilowem. No i tak się potoczyło, że nie był zdolny dzisiejszej walki. Szkoda, bo na tą walkę też bardzo liczyłem. No i DSF też udowodnił, że Kraków, który jest omijany szerokim łukiem przez wszystkie organizacje, można tutaj zrobić bardzo dobre widowisko i zapełnić halę. No tak, można zrobić widowisko, zapełnić halę. Doping był naprawdę świetny. Tutaj się Państwo słyszeliście tutaj. Nie wiem, czy w monitorze było to słychać, ale tam na sali naprawdę było bardzo głośno dzisiaj. Rzadko tak się dzieje. Ostatnio był taki doping w Ząbkach. Tam ona zawsze jest, bo tam ludzie są miejscowi, dopingują dla nas. Natomiast tutaj rzeczywiście było to fantastyczne. Pytanie, czy właśnie ten przebieg poszczególnych walk, czy on co nieco wyjaśnił, bo miał wyjaśnić bohaterów potencjalnych na Moskwę. I czy wyjaśnił? Tak, częściowo został się taki zarys. Wiem, do czego dąży pan, panie Wojtku, pan zawsze wybiega gdzieś tak, jak ten gracz szachista, nie, rosyjski, 40 ruchów dalej, do przodu. Nie, nie zdradzę tajemnicy, kto do Moskwy jeszcze podzielić na dzisiejszej gali, ale powiem wam za miesiąc, tak? W Mysłowicach już kto pójdzie do Moskwy, będą dwa typy, które pojadą. Na pewno też będzie półfinaliści wagi ciężkiej, to automatycznie są w Moskwie u nas. A czy prezes może zdradzić, bo tak prezes napomknął o tej gali, ale też jesteśmy ciekawi, tam ma być gala z współpracy z tak, rosyjskim związkiem kickboxingu, tak? Z tego co prezes mówił. Czy to będzie właśnie tak, że będzie jakiś mecz Polska-Rosja, jak to jest robione w DSF-ie, czy jeszcze inny jakiś pomysł jest na to? I też czy to będzie w publicznej telewizji, bo mówił prezes, że też rosyjska telewizja będzie. Tak, dzisiaj nasza telewizja dawała na rosyjskie telewizje mecz Bajec Sygnał, tak? I nasza gala pójdzie też jutro o godzinie 12, mecz Bajec i 18 będzie powtarzana. Tak, rosyjska telewizja będzie dawała sygnał do Polski tutaj. Czy w Polsce pójdzie transmisja, czy będzie to transmisja, tego jeszcze nie wiem, bo to trwają rozmowy, to znaczy od terminarza naszej polskiej telewizji, jak to będzie wyglądało. Dokładnie jak wygląda organizacja, tak? Organizatorem jesteśmy całkowicie DSF Boxing Challenge, natomiast poprzez podpisaną umowę z Federacją Rosyjską mamy o tyle łatwiej, wszystkie procedury, które są tu związane na miejscu, oni wykonują za nas, tak? Czyli jak gdyby wszystkie pozwolenia, zgody, umowy i tak dalej, to jest po ich stronie. W związku z tym otwiera nam to bardzo szeroko drzwi. No, znaleźć się tam na rynku rosyjskim, poruszać się po omacku, to byłoby problem duży dla nas i mogę do czegoś nie do. Tak, podpisaliśmy fajną umowę z nimi, która nam gwarantuje bezpieczeństwo. A poza tym prezydent Federacji Rosyjskiej bardzo mocno zaangażowany i widać, że ci ludzie, wiceprezydent też bardzo mocno chcą, żeby ten DSF kickboxing u nich zaistniał, po prostu potrzebują tego naszego kickboxingu. A kto był takim jednym z najjaśniejszych punktów dzisiejszej gali, kto najbardziej zaskoczył? Najbardziej zaskoczył? Pozytywnie. Może Adam. Na przykład. Nie, Adam był faworytem w tej walce, wszyscy byli na Adama tutaj, nie? Bardziej w drugiej walce stawiono bardziej na Sokoła niż Mazurkiewicza, tak? Dlatego, że Sokół dawno nie walczył, nie miał gdzieś tam, nie był w fazie przygotowań, ale to jest bardzo mocny chłopak psychicznie, mentalnie, więc do tej walki przygotował się rzeczywiście bardzo dobrze, więc Mazurkiewicz mógł być takim zaskoczeniem fajnym. Zadowolony prezes z debiutu Łukasza Jarosza w organizacji. No, doping na hali widać było, że pół hali było za Łukaszem. Walka też widowiskowa, taka w jego stylu. No tak, doping na hali był największy dla Łukasza tutaj. Sam to zasłużył poprzez swoje lata pracy i poprzez swoje osiągnięcia, które ma sportowe. Tak gdyby jest powrót króla, który wrócił na swoje tutaj stare królestwo, żeby je odzyskać z powrotem. No, walka z Roszem była walką też dość trudną, ciężką, bardzo twardy, mocny przeciwnik, który w pierwszej rundzie prawie już leżał na deskach, niestety jednak się podniósł i kolejne dwie rundy musiał Łukasz tutaj z nim się borykać, także było ciężko. Ale walka fajna, jak na te warunki tutaj i brak klimatyzacji, wytrzymali obaj, także super, cieszę się. Zanim jeszcze przejdziemy, powiedzmy, i będziemy tak podsumowywać, to znaczy budować tą galę w Moskwie, to zapytam jeszcze o Irokeza, bo był tutaj Maciej Jewtuszko.
pojawił się i pojawi się na karcie walk. Zobowiązał się do toczenia dobrych walk w imieniu zawodników MMA. Jakoś go specjalnie motywowaliście? Tak, ostatnio rozmawialiśmy bardzo długo z Irokesem, sam osobiście rozmawiałem. Także nam zależy na po prostu dobrym kickboxingu. Ja nie chcę tych dziwnych takich zajść za plecy, gdzieś tam przyczyła nogi, pchnieć. To źle wygląda, to psuje kickboxing, tak? Dzisiaj była taka walka na przykład Rafała Dudka z tym Ukraińcem, tak, za Kirko. Ta walka była, no Dudek robił co mógł tylko, ale jeżeli przeciwnik cały czas chodzi do klinczu, cały czas go trzyma, to ta walka potem brzydką walką jest, tak? No choćby zawodnik był na wyższym poziomie, musi znaleźć receptę, potem na niego czasami trudno jest, bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do uczciwego, takiego fajnego tego kickboxingu naszego, fajnego K1, no to potem trudno mu się walczyć z takim przeciwnikiem. Podobnie zawodnicy MMA, tak? Jeżeli mają to coś w sobie i chcą u nas walczyć, to muszą pokazać dobry kickboxing. Ja nie chcę gwiazdy, która przyjdzie, tylko będzie gwiazdą żyć i świecić, tylko chcę, żeby ona walczyła, tak jak walczą nasi zawodnicy. Jeśli mówimy już o MMA, za prezesem logo Ladies Fight Night. No tak, prezes na ostatniej gali w Ząbkach nie był do końca pewny, czy był pytany o to, czy to MMA będzie na DSF-ie, czy coś więcej może teraz prezes o tym powiedzieć, kobiece MMA. Nie, kobiece MMA w ogóle nie jestem i w ogóle jestem tego, nie jestem zwolennikiem wręcz. Nie, też nie jestem przeciwnikiem, szanuję sobie tych zawodników, którzy robią, walczą tutaj. Natomiast te żeńskie MMA coraz bardziej gdzieś tam do nas puka i pewnie zorganizujemy w tym roku jeszcze galę z udziałem zawodniczek z MMA, ale to tylko zawodniczek. Od razu zaznaczam, że 100%, nawet 120% męskie MMA nigdy nie wejdę. Nam pasuje. Dla mnie też, dziękuję bardzo. Czy były jakieś takie może, nie wiem, czy obawy, może to nie jest jakieś może trafione słowo, ale była duża gala w Pradze, blisko. I również gdzieś tam transmitowana w telewizji właśnie, no, dwie gale w tym samym czasie jeszcze wypadło, bo to europejska, że no jednak dwóch Polaków tam było, czy że jakieś były obawy może, że też zwróci to dużą uwagę i odbierze to DSF-owi. Tak, rozważaliśmy taki wariant, nigdy można tego nie przeceniać, nie? Ale to w tej chwili też takie pewne starcie rodzaj jest, jaką będzie mieli oglądalność. Te statystyki będę widział w poniedziałek, które piki bardziej wskazywały, że ta oglądalność wyskakiwała do góry. Będzie to widać po przerwach, które były w UFC u nas, czy ta była różnica, czy ludzie przełączali sobie te kanały, więc to mnie bardzo mocno interesuje. Gdyby nie bałem się o to, że frekwencyjnie tutaj gdzieś polegniemy, bo ta gala sprzedawała się bardzo dobrze i stąd też gdyby nam się sprzedawała słabo, byśmy zostali na Hutniku, stąd było zapotrzebowanie dłużej, trzeba było tu przenieść tą galę, bo Hutnik spełnił swoje wymogi formalno-prawnych. Także jedne co, tylko to oglądalność mnie interesuje, która będzie. Jeżeli oglądalność była dobra, to znaczy, że możemy sobie konkurować z każdą organizacją. Już konkurowaliśmy z UFC i to zupełnie tak gdzieś nieświadomie, bo nie ludzie tego nie sprawdzili, że jest akurat ten termin w pracę tego UFC, więc zobaczymy. Znaczy, tylko dwie walki były Polaków. No tak, tylko dwie walki. No. Wracając do personaliów tutaj, występ i wygrana Rafała Dudka i z kolei wygrana Adama Gielaty. Rafał wcześniej stracił pas i jest w ogóle naturalna kolej rzeczy, że Rafał dostanie walkę o pas, czy ewentualnie ktoś zostanie tutaj z zagranicy ściągnięty do Adama, no bo co by nie powiedzieć, to jednak w 71 kategorii tutaj no, nie ma kozaków na niego w tej chwili. No w tej chwili w Polsce nie ma kozaka na niego tutaj, nie. Poza Rafałem, który mógłby startować, ale rozważam jeszcze inne ewentualność, inne walki w Nowym Sączu tutaj, a później dać Rafałowi walkę o pas. Także myślę, że w Nowym Sączu to nie będzie, ale dokładnie Państwu powiem 30 marca już to będzie wszystko znane, tak jak kiedy będzie Dudek walczył o ten pas z powrotem, tak żeby go odzyskać. A czy Mazurkiewicz będzie bronił pasa w Nowym Sączu, czy to raczej będzie tak, że będzie miał walkę na przykład 3-rundową? Nie, u nas nie ma czegoś takiego, że może mieć walkę 3-rundową. Jeszcze kiedyś mieliśmy taką praktykę, że mistrzowie walczyli w meczach, teraz to wykluczam, tak? Po prostu nie chcę. Mistrz musi walczyć o pas wtedy albo w obronie pasa i tutaj wszystko. Chciałbym, żeby tak się stało, że Mazurkiewicz zawalczy, tylko zależy od niego, czy podejmie rękawice, tak? W tym Nowym Sączu. Na koniec zapytam tutaj ze strony Krakowa, nie mówię już o widzach, którzy przyjechali, tak, ale przynajmniej ze strony Krakowa, z jakichś oficjeli, którzy tutaj się pojawili na gali, pytali się, czy następna gala w Krakowie, czy jest w ogóle taka szansa na galę w Krakowie, no i na większym obiekcie, bo już myślimy o jakimś pewnie większym obiekcie, tak? Tak, dokładnie pytali, czy będziemy, czy wrócimy z powrotem tutaj i pytali nas o jak szybko, bo chcieliby jeszcze w tym roku, no w tym roku nie ma szans na to, żebyśmy tutaj wrócili. Bo termin nasz mamy już jak gdyby do końca roku rozplanowany, też tych gal, więc dopiero to przyszły rok. No przyszły rok myślimy o większym obiekcie.
No, dużo większy. No tak, bo kiedyś byłem tutaj na gali na Mistrzostwach Europy, była też gala finałowa Mistrzostwach Europy Muay Thai, tak? IFMY, bodajże 3 lata temu i było 6 tysięcy ludzi, co pokazuje, że jednak rynek jest. Tak, jest potencjał. Kraków jest takim zagłębiem, podobnie jak Wrocław z zagłębiem kickboxingu, także Kraków taką drugą jak gdyby nogą tutaj do kickboxingu. Jeżeli zrobię dobrą kartę walk złożyć, to myślę, że na poziomie 10 tysięcy można by zapełnić tą Auron Arenę wtedy. Zobaczymy jeszcze walki Muay Thai? Tak, nie odczekam się od nich, od tych walk Muay Thai. Gdzieś tam Muay Thai jest mi bliskie tutaj sercu, jak zawsze to podkreślałem. Także na pewno będzie w Mysłowicach walka Muay Thai za miesiąc. No co, dziękujemy, czekamy na Mysłowice, gratulujemy dobrej gali i cóż, czekamy też na Moskwę. Dziękuję. Moskwa chyba czeka na nas. Dziękuję bardzo, zapraszam do tej Moskwy wszystkich panów, przyjeżdżajcie. Warto się przejść po tym Placu Czerwonym i zobaczyć, jak to wszystko na żywo wygląda.